zaczyna się jakby od znajomości, od przyjaźni i jakichś tam relacji międzyludzkich, a potem z tego, że tak powiem, mogą też wyrosnąć współpraca na tle jakimś tam artystycznym. Czekoladki? Ja bym tak, elemencik. No. Koniu chcesz czekolady? Havok jeździ z Riverside jako guitar tech, tak zwany. Ile jechałeś? Po ostatnim koncercie na trasie właśnie powiedział mi o tym, że będzie nagrywanie płyty w Radiu Gdańsk i spytał się, czy nie chciałbym wziąć w tym udziału. No i się zgodziłem. Wideo, dokumentalne, przygotowania do gry, klarka, mecz. Kilka dni tu spędziliśmy razem w sali prób i rozmawialiśmy również na te tematy. Prince'a Boatenga z Burbowania i Montariego, czyli znaczy Montari grał naprawdę bardzo dobrze. To co, gramy? No już kończymy mecz. Wszystko zaczyna się od muzyki, tak? Skoro taka muzyka, a nie inna z nich wychodzi, a w gruncie rzeczy nie jest to łatwa muzyka. Często śpiewanie bywa lepsze niż krzyczenie. No i melodie też się przydają. No. Ja nie jestem jakby fanem poprzednich płyt tego zespołu. One są trochę dla mnie za ciężkie, za depresyjne. Przynajmniej dla mnie przykład nowej płyty, która jest troszeczkę bardziej otwarta, na której pojawia się więcej melodii. Patryk już nie krzyczy, tylko śpiewa. Ja myślę, że to jest bardzo dobry kierunek dla tego zespołu i uważam, że właśnie tak w tym kierunku dalej powinni podążać. Im więcej melodii, tym lepiej. Wszystko? Dobra, a krzyków mocnych nie potrzebujesz? Masz sanki. Masz sanki.